pewnie, to jest generalnie idealnie zrobione. O, dzień dobry, już jesteście. Witam w Mindspace Skyliner. Cześć, gotowy na wywiad? Oczywiście, zaczynajmy. Jak zaczynasz swój dzień w Mindspace? Przede wszystkim najpierw odpowiadam na wszystkie maile, żeby mieć troszkę spokoju, móc pochodzić po naszej przestrzeni, móc podelektować się tą niesamowitą lokalizacją. A jak tutaj dojechałeś? Metrem. Nie wiem, czy wiesz, ale znajdujemy się tuż nad wejściem do metra Rondo Daszyńskiego. Wiem, też skorzystałam. I to jest właśnie najlepszy sposób komunikacji, żeby dostać się tutaj z każdego miejsca w Warszawie. Jaka jest najbardziej ekscytująca rzecz w Mindspace Skyliner? Przede wszystkim jest to nasz design. Design, który jest kreatywny, który stymuluje do pracy i taki, który pomaga też odpocząć. To trzymasz w swojej lodówce zawsze. Zawsze jest Coca-Cola Zero. A właśnie, mówiąc o tym, masz ochotę się czegoś napić? Pewnie, poproszę wodę. Pewnie. Proszę bardzo. Dzięki. Jakie są najważniejsze elementy dobrego samopoczucia w pracy? To jest przestrzeń. Przestrzeń, która jest kreatywna i przestrzeń, która stymuluje pracę. Stymuluje? Jak? Przede wszystkim jest przestrzenią kreatywną. Jest taka jak nasze lobby, które mają bardzo kawiarniany styl. I możesz popracować wraz z innymi ludźmi. Jeżeli potrzebujesz troszkę więcej prywatności, wtedy możesz przenieść się do biura, skorzystać z swojej prywatnej salki konferencyjnej, albo tak jak tutaj na końcu korytarza, skorzystać z naszej ogólnej salki. Brzmi super. I tak jest, to mogę zapewnić. Czyli dostępne biuro? Oczywiście. Zapraszam serdecznie. Witaj w 15-osobowym narożnym suicie, którego największą zaletą jest to, że posiada wewnętrzną salkę konferencyjną, której nasi członkowie mogą odbywać spotkania, kole bez konieczności rezerwacji salek konferencyjnych, które są dedykowane dla wszystkich naszych członków. Okej, ostatnie pytanie. Opisz Mindspace w kilku słowach. Miejsce, w którym chcesz być. Super. Do zobaczenia. Do zobaczenia.